Zęby. Jeżeli masz więcej niż 2 lata i mniej niż 70, to zapewne je posiadasz. Rozrywasz nimi stały pokarm na mniejsze gęsy i miażdżysz go w ustach. Czasem dogadzając swojemu podniebieniu, fundujesz im nie najprostszy żywot, pakując w usta czekoladę czy rozkosznie ciepłe pączki zawierające cukier, który może spowodować u Ciebie próchnicę. Może zastanawiasz się, dlaczego ze wszystkich składników jedzenia to właśnie węglowodany ją wywołują. Otóż same w sobie nie sieją spustoszenia w naszych zębach. Do tego potrzebny jest jeszcze składnik X, którymi są bakterie. Przetwarzają one zawarty w pożywieniu cukier na kwas mlekowy, który niszczy szkliwo i powoduje utratę substancji mineralnych zęba, a w dalszej konsekwencji tworzenie się ubytku. Ten z kolei jest chętnie zasiedlany przez kolejne bakterie, które dalej grasują, powodując większy rozpad tkanek zęba. Naszymi najgroźniejszymi wrogami są tu drobnoustroje kształtem przypominające korale, dlatego zostały nazwane paciorkowcami z rodzaju Streptococcus oraz te o zaokrąglonym kształcie kija, czyli pałeczki z rodzaju Lactobacillus. Gdyby nie było bakterii, naszym zębom od cukru nic by się nie działo. Przeprowadzono ciekawe doświadczenie, które Wam tu przytoczę. Skonstruowano szczeby bakterii, które nie potrafiły wytwarzać kwasu mlekowego niszczącego zęby. Co więcej, wyposażono je w gen, dzięki któremu wytwarzały antybiotyk, mutacynę, czyli śmiercionośną broń dla konkurencyjnych szczepów bakterii. Zwierzęta, które miały wprowadzone takie zmodyfikowane mikroorganizmy do jamy ustnej, mogły objadać się słodyczami, a i tak nie wykazywały najmniejszych objawów próchnicy. Już wiemy, że bez bakterii nie mielibyśmy tego schorzenia. Jest ono chorobą zakaźną, którą najprawdopodobniej otrzymaliśmy będąc dziećmi od naszych rodziców lub opiekunów, którzy nieświadomi zagrożenia przeniesienia mikrobów, na przykład odgryzali nam jedzenie na mniejsze kęsy czy oblizywali nasze smoczki. Do wytworzenia się próchnicy oprócz cukru i bakterii potrzebny jest jeszcze odpowiednio długi czas oddziaływania kwasów na zęby oraz niektórzy z nas mają większe, a inni mniejsze predyspozycje do wystąpienia tej choroby ze względu na skład chemiczny zęba i śliny. Z problemem próchnicy zmaga się bardzo duży odsetek ludzi. Statystyki dotyczące tego zjawiska w Polsce są dość zawstydzające. Dotyka on prawie 80% pięciolatków, u których występuje średnio 5 ubytków, oraz prawie 100% dorosłych w wieku 35 do 44 lat, u których możemy naliczyć średnio aż 17 ubytków. Nieleczone schorzenia jamy ustnej nie ograniczają się tylko do chorób w jej obrębie, ale stanowią najczęstszą przyczynę wielu poważnych schorzeń ogólnoustrojowych, ponieważ bakterie zasiedlające usta mogą przedostać się do krwioobiegu i docierać do odległych narządów, powodując np. kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie mięśnia sercowego i wrzodów żołądka. Choroby dziąseł mogą natomiast wiązać się z cukrzycą oraz rakiem układu pokarmowego. Zatem schorzenia jamy ustnej są niebezpieczne dla naszego ogólnego zdrowia. Jak więc powinniśmy dbać o dobrą kondycję naszych zębów i dziąseł? Podstawowym działaniem w profilaktyce jest odpowiednia higiena, do której zalicza się usuwanie płytki bakteryjnej, czyli tego miękkiego, żółtowego nalotu, którego mogliście nieraz zaobserwować na swoich zębach. Jest to zlepek m.in. bakterii, kleistych cukrów, które produkują, składników śliny i złuszczonych komórek jamy ustnej. Wiem, jak zdajemy sobie sprawę, czym jest ta cała płytka nazębna, to od razu mamy większą motywację do tego, żeby zrobić z nią porządek. I mimo, że wydaje nam się, że czyszczenie zębów to żadna filozofia, to jednak powinniśmy pamiętać o kilku regułach. Myjemy zęby po każdym głównym posiłku, co najmniej 2 razy dziennie. Nie myjemy zębów ani za krótko, ani za długo. Optymalny czas to 2-3 minuty. Powinniśmy pamiętać o czyszczeniu wszystkich powierzchni zęba, zewnętrznej, wewnętrznej, jak i żującej. Dodatkowo należy dbać o przestrzenie międzyzębowe, używając nitki dentystycznej. Ja mam szczoteczkę elektryczną i pokażę Wam, jak powinno się prawidłowo ją stosować. Warto jest myć każdy ząb oddzielnie. Oczyszczanie powierzchni po powierzchni jest skuteczniejsze, jeśli chodzi o usuwanie płytki nazębnej. Główką szczoteczki obejmuję zarówno zęba, jak i dziąsło. Zostawiam tak kilka sekund i przesuwam ją dalej. Ważne jest też, żeby nie przyciskać zbyt mocno szczoteczki do zębów. Skuteczne oczyszczanie to wcale nie jest siłowa robota. Moja szczoteczka za każdym razem mnie ostrzega, gdy przesadzę z użytą siłą.
Tu powiem Wam naprawdę fajną ciekawostkę. W niektórych krajach azjatyckich, w tym w Wietnamie, na wsiach żuje się betel. Jest to używka, której bazą są liście pieprzu żółwnego oraz nasiona palmy areki. W Wietnamie dodaje się również do tej mieszanki wapno gaszone i tytoń. Używka ta ma efekty psychoaktywne i za jej pomocą barwiono zęby na czarny kolor, co kiedyś było uważane za bardzo atrakcyjne. Badania naukowe wskazują na to, że u osób stosujących betel jest mniejszy odsetek próchnicy. Spotkałam się z panią, która przez wiele lat żuła go i mimo ponad 80 na karku miała zachowane wszystkie zęby. Ale nie spieszcie się z rzuciem betelu dla zdrowia. Oj nie! Wyniki analiz wskazują również na to, że ta używka jest powiązana z nowotworami jamy ustnej. Zamiast betelu o wiele bezpieczniejszym i skuteczniejszym rozwiązaniem będzie stosowanie pasty ze związkami floru, które zmniejszają zdolność bakterii do produkcji kwasu z węglowodanów oraz zaburzają funkcjonowanie mikrobów płytki nazębnej. Ograniczajmy ilość i częstość spożywania węglowodanów w diecie. W ten sposób, nawet jeżeli mielibyśmy niekorzystne bakterie w jamie ustnej, to zmniejszymy dostawę produktów, z których mogłyby wytworzyć szkodliwe dla nas kwasy. Jeżeli jednak trudno jest się Wam oprzeć słodkim pokusom, to wiedzcie, że lepiej jest spożywać słodycze jako dodatek do posiłku niż między posiłkami. Pamiętajmy, że nie tylko słodkie produkty są dla naszych zębów szkodliwe. Nie rozpieszczamy ich również wtedy, gdy spożywamy owoce cytrusowe, soki czy kwaśne napoje. Kwasy zawarte w tych produktach rozpuszczają szkliwo. Dlatego po ich zjedzeniu nie powinniśmy od razu myć zębów, żeby sobie go nie zetrzeć. Należy odczekać co najmniej 30 minut, żeby ślina zdążyła zneutralizować kwasy. Dobrym pomysłem jest również po spożyciu takich produktów przepłukać usta wodą. Zdrowie jamy ustnej to coś więcej niż zdrowe zęby i piękny uśmiech. Jej dobra kondycja umożliwia nam spełnienie kluczowych elementów życia. Doznawania smaku, mówienia, wyrażania uczuć za pomocą mimiki i pocałunku. Mam nadzieję, że po tym filmie będziecie czuli się uzbrojeni po zęby w wiedzę, jak o nie zadbać. O czym jeszcze chciałbyś się dowiedzieć? Daj nam koniecznie znać w komentarzu pod filmem lub na naszym Facebooku czy Instagramie, gdzie zamieszczamy więcej naukowych ciekawostek, making-offów i pozostałych treści. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, to daj nam o tym znać, zostawiając łapkę w górę i oczywiście, aby nie przegapić następnych odcinków, zasubskrybuj nasz kanał.